Wiemy, wystartowała nowa giereczka. The First Descendant chyba się nazywa. Ja się gierką jakoś specjalnie nie interesowałem, ani też nie czekałem na nią. Z moich informacji wynika, że ludzie porównują tę grę do Warframe'a, tylko że w otwartym świecie, bo Warframe jest jednak bardzo instancjonowany. No i zobaczymy. Czy to rzeczywiście jest konkurencja dla Warframe'a, czy ludzie po prostu tylko tak o se mówią, nie? Więc mamy postać do wyboru. Jedną z trzech. Osłabia wrogów, używając chłodu. Jakieś zamrażanie. Zamrożenie, zamieć. Okej, ten. Ekspert od zadawania obrażeń, która tego hakuje za pomocą granatów. Granat. To. Jakiś bufik. Kolejny granat. Przyciągający. I jakaś unikatowa broń. A ta postać? Chyba tym zagram, granatnikiem, ale jeszcze zobaczymy. A nie, to jest obrońca, dobra. Wybierzemy tego gościa. Tak, wybór. Dawaj, lecimy gościu. Let's go. Dobra, jesteśmy w gierce. WASD, standardowo. Shift sprint. To idź przodem, idź. Jak ja tu zaskoczyć? Oszukali mnie. Tu się nie da. No. Jak się broń zmienia? Nie mogę zmienić broni. Lewa, aby strzelić. Pyk. Pyk. R. Reload. Aha, czekaj, to jest ona. Chciałem do niej strzelać. Bo chcę, mam jednego skilla, tylko granat pod Q. No i mam niby trzy bronie, ale nie mogę ich zmienić. Albo nie wiem, jak je zmienić. Nie ma przejścia. Dobra, ale nawet dubbing zrobili. Gierka jest darmowa, nie? Pytanie, jak będzie z mikrotransakcjami i pay to winem. Czytałem, że podobno jakieś postacie i ulepszenia postaci można kupić w item shopie. No ale zobaczymy. Iron Heart. Dobra, starczy tego oglądania. Lecimy dalej. Dobra, mamy skok i podwójny skok. Pyk. Jakie mam w ogóle ustawienia gry? Grafiki? Niskie. Fizyka wysoka. 60. Synchronizacja, dodatkowe opcje. Ty może FSR-a bym sobie... A nie. Mogę odpalić FSR-a? Generowanie klatek. I damy sobie wtedy wszystko na średnie. I zobaczymy, jak to będzie działać. Nie mam niestety takiej karty, żeby mi obsługiwało FSR-a od NVIDIA, DLSS-a, w sensie. Także no niestety.
Damy sobie 144 FPS-y. Ale widzę, że działa spoko. Mam 130 FPS-ów. Także działa generowanie klatek. Dobra, pytanie, jak ja mam tu wskoczyć? Ten podwójny skok tak średnio działa tutaj. Aha, czekaj, bo ja mam linkę jakąś. A, dobra. Już wiem, o co chodzi. I muszę dotrzeć tutaj. Tu double jump, tu linka, cyk. I tam na górę muszę dotrzeć. Ta linka całkiem spoko jest. Dobra, chodzimy po schodkach. Znowu jakiś filmik. A to sobie skipniemy. Dobra, i muszę podbiec tutaj. Mogę tak zrobić? Mogę. O. Fajnie. I tu mapki jakieś powinny być. Ale gierka dobrze działa, niby chodzi na Unreal 5. Więc to jest chyba pierwsza gra na Unreal 5, którą widzę, że dobrze działa. Bez kitu. Unik kontrolem. Dobra. Sniper. Tyk. Tutaj wydaje mi się, że raczej za dużo unikania nie będzie w tej gierce. Pyk. FK, atak dodatkowy. Pyk. No jak w Warframe w zasadzie, trochę. Póki co, giga mi ta gra przypomina Warframe'a. Pytanie, jak będzie później, nie? No bo tu ma być open world? A jednak Warframe jest instancjonowany bardzo mocno. Dobra, to fajne, podoba mi się. Przyciągający granat i później wybuchowy i... Cała grupka mobków umiera. Ty, ale bym spadł. Oj, coś zlagowało. Chyba się mapa ładowała. Where are you? Oho, wychodzimy na zewnątrz? Chyba tak. Dobra, skip. Jest bosik pierwszy. Tab. Dobra, czyli na żółto mamy strzelać. Części, które są na żółto. Żadne nie są na żółto. Dobra, walę mu w łapę. Chyba, że o to chodzi. Ta. Dobra, teraz mogę na niego wskoczyć? Nie mogę. A coś tam było, że mogę wskoczyć na niego. No i tyle. Nie wiem, słaby ten bossik, jak na pierwszego bossa. Mógłby być troszkę mocniejszy. Dobra, jestem w jakimś hubie, gdzie jest pełno ludzi. Co to jest? Przeszukiwacz. Okej. Ja chyba mam iść tam. Tam jest questik pierwszy. No i dobra, jestem. Nie wygląda to źle, mam być szczery.
Gadamy sobie. Nowa nadzieja. Ale przypomina mi to też trochę Destiny 2. Jeżeli chodzi o UI i rozmowy, jak kliknę na NPC-a. Teraz muszę iść tam. Zagadanie w takim MMO-sie to jest najgorsze, co może być. Będę teraz biegał i gadał z NPC-ami. Co ta? Echo jakieś. Whatever. No, ale tu już mam połowę mniej FPS-ów, jak jest tyle graczy. Dobra, gadamy z kolejnym ziomeczkiem. Escape, pomiń. G, mapa świata. Okej, okay. Ty, fajnie to wygląda. Są jakieś bitwy, poziom trudny, poziom normalny. Wejdź do otchłani i przechwyć kolosa. Wybierz kolosa. No, nie mogę. No, tu najniższy jest 10. poziom. Dobra, co mam zrobić? Kingston. Tutaj. Zbadaj teren miejsca misji. Czekaj. Co? To są. Sprawdź miejsce rozpoczęcia misji. Czy publiczny lub prywatny? Czy mogę grać solo? Szybka podróż. Ogólnie pierwszy minus gierki to giga długo ładuje na mapę. I to jest prawdopodobnie spowodowane tym, że przygotowuje shadery. To trwa no naprawdę 5-10 minut, żeby tepnąć się na mapę, nie? Tragedia. Dobra, chyba mnie wtepało. I gdzieś jestem. Gadamy z ziomeczkiem. Super, super. W miejscu oznaczonym fioletowym dziadostwem, czyli tutaj. O, i tu są nagrody. Główna nagroda, jakiś pieniążek. Broń. Expik i coś jeszcze. X. Dobra, idziemy tam. I to jest tutaj. Rozpocznij misję. Lecimy. Cyk. Zbiornik paliwa. Abym powinno mi się coś podświetlać. Ale nie wiem, o co chodzi. Jakiś chłop do mnie dołączył. Może ten pomnik rozwalę. Ten zbiornik. Pomnik może. Co to? Dobra, wyłączyłem zasilanie. Teraz do góry mam iść. Tędy? Jeszcze wyżej. No dobra, jestem. Aha. Ale jakieś giga słabe są te mopki. A ja chciałem V-kę kliknąć, a jeszcze nie mam odblokowanej. Misja ukończona. Aha. To niezły questik. Kolejna. Kolejny questik. Dobra, to wbijamy. I ekwipunek. Dobra, dawaj. I co? Nowa brońka. Tyk. Co to? Moduły. Dobra, wal się. Dajemy moduł. Zapisz. Miejsce broni. Dobra, git. Drugi poziom. A ta broń serio wali chyba.
Ja muszę być gdzieś tam. Chyba. A nie, to mobek był. Ała. Co ty robisz? Aha, tam muszę iść. Czy to znowu mobki podświetla? Nie, no to mobki podświetla. Udaj się do strefy działań. Tam. No to idziemy. Oho. Ja mam teraz dużą czułość. Oho, i tyle. Kolejny kwestie chyba gotowy, tak? Bo tak. I tu mamy kolejny. Zrobimy jeszcze jeden. Oho, obrona. Kurde, nawet fajne to jest, że robisz quest za questem od razu, nie? W Warframe musisz, kurde, wyjść z tego dunga, wejść na niego, znowu tepnąć się. A tu od buta od razu lecisz. To jest spoko. Skrzynka z zasobami. A niekiedy będzie trudniej. No póki co to te misje, kurde, za łatwe są, no. Przydałoby się coś trudniejszego. No i co? Gdzie są mopki? Tutaj. O, wbiłem level. O, jest bossik jakiś. Co? Nie wiem, co mi to co dało. No i co, ten minibosik padł? I co dalej? Tam coś jest. O, i temek. I co, tyle? Tyle, misja ukończona. Szybko poszła. Zobaczmy, czy coś dropnąłem fajnego. 500 gipsa, pistolet maszynowy. Karabin taktyczny. Dobra, dalej, wymienimy sobie to. 7500. Snajpy sobie wymienimy. I tu mamy karabin taktyczny, strzelba. 1099, cyk. Dobra, to mamy. A tutaj jakieś dwa moduły. Tutaj moduł. Trafienie krytyczne. I jeszcze tutaj jest jakiś moduł. Zwiększenie liczby naboi. Lista broni. Moduł. A, to są jeszcze moduły do tego. Do postaci. Dobra. Materiał do badań. Ekwipunek, co tu jeszcze mam? Tutaj coś.
Ten jest chyba najlepszy. No i tyle. Przepustka bojowa. Dobra, nie wiem. Póki co nie wygląda to źle. Ale zobaczymy, jak będzie dalej, nie? Także tyle. Możecie napisać, czy wam się gierka podoba.